Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja, Matka Boża. Święta Tereska, młoda mistrzyni życia duchowego, patronka poszukujących prawdziwego sensu życia, spełniała swoją misję w klasztorze na Górze Karmel. Droga, jaką szła, aby osiągnąć ten ideał życia, nie była drogą wielkich dokonań, ale przeciwnie, drogą dostępną dla wszystkich, małą drogą ufności i całkowitego zawierzenia siebie łasce Bożej. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zniosły i dostojny aniele stróżu mojej duszy, Ty, który jaśniejesz na pięknym niebie jak delikatny, czysty płomień, Ty schodzisz dla mnie na tę ziemię i rozświetlasz mnie swoim blaskiem. Piękny aniele, Ty stałeś się moim bratem, moim przyjacielem, moim pocieszycielem. Mój aniele, Ty znasz moją wielką słabość. Prowadź mnie więc za rękę. Widzę Cię pełnego czułości, jak usuwasz kamienie z mojej drogi. Wspaniały aniele stróżu, nawołuj mnie zawsze do patrzenia tylko w niebo. Wiem, że im bardziej jestem mała i pokorna, tym promienniejsze jest Twoje oblicze. Aniele, którego przemknięcie przez pokój jest szybsze od błyskawicy, przelatuj również dla tych, którzy mi są drodzy i bliscy. Skrzydłem swoim osusz ich łzy, śpiewaj im, jak Jezus jest dobry. Śpiewaj, że cierpienie ma przyjaciół, i całkiem po cichutku szepnij moje imię. Ja pragnę w moim krótkim życiu ratować moich braci grzeszników. O piękny mój aniele, daj mi swój święty płomień. Amen. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże!